14 maja przypada wspomnienie świętego Macieja, apostoła. Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez apostołów do ich grona na miejsce Judasza po jego zdradzie i samobójstwie. Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opiera się na 12 synach patriarchy Jakuba, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa księcia apostołów. Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś. Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Eusebiusza z Cezarei święty Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne, Matatiach, które oznacza dar Boga, wskazuje na żydowskie pochodzenie apostoła. O pracy apostolskiej świętego Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski, najbliższy czasom świętego Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną około roku 50. Wśród pism apokryficznych o świętym Macieju zachowały się jedynie fragmenty tzw. Ewangelii świętego Macieja oraz fragmenty Dziejów świętego Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i mają wyraźne zabarwienie gnostyckie. Relikwie świętego Macieja miała odnaleźć według podania święta Helena cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecne w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele świętej Justyny w Padwie. W Trewirze kult świętego Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Święty Maciej, apostoł, jest patronem m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników, a także alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę. W ikonografii święty Maciej przedstawiany jest w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybutami są halabarda, księga, krzyż, kamienie, miecz, topór oraz włócznia, czyli te narzędzia, które zgodnie z legendą przyczyniły się do jego chwalebnej śmierci. Módlmy się. Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona apostołów. Za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.